oni tutaj stoją. Łukasz. Brawo, brawo. Brawo, no brawo. To bije, brawo. Łukasz. Mamy trzy kresy. Łukasz. Teraz sekundę, jak coś wtedy... To jest moje zdrowie. Dzień dobry. Dyrektor. To pan Bogdanicek. Grono przyjaciół w Piwniczanie i artyści kabaretu. Przyjaciele Piwnice. Witamy serdecznie panią pana Ryszulca, profesora z małżonką panią Rysu i panią Krystynę Zakaszowicz. Za nas. Proszę panie profesorze spojrzeć tutaj. To jest to właśnie, gdzie pan Andrzej Wajda w 96 roku odcisnął dłoń. No a tutaj trzymamy miejsce. Dzisiaj to będzie się odbywało no, troszkę tak na płasko, tak powiem, bo tym natomiast potem zawiesimy tu. Wspominał i obiecywał pan Roman Polański, że jeszcze jako trzeci też odciśnie, jak będzie miał wolny czas i przelocie w związku z tym, tak żeby takie postacie związane z Piwnicą wielkiego. Mamy profesora na fresku. Tak, natomiast teraz tu jest, obiecywał, że dotrze, nie wiem jak tylko zrobię, że pan profesor Wiśnie, który malował to w 70-tych latach, proszę zauważyć tam w rogu. Jest. Ale rzeczywiście jest podobny. Jeszcze miałem czarną brodę. No właśnie. Poza kolory z tego. Także to tutaj. To może poprawić. Tak. Tam z niebios spogląda Piotr oczywiście, no i kilka postaci, no i też Mark tutaj, nasz marszałek, była wizja pana Wiśniaka oczywiście, no to ma też weszło do tak jakby kanonu tutaj klinicznego, no i teraz, nie wiem, może proszę na chwileczkę spocząć, czy, jeśli państwo, czy... Nie, nie chciała poćwiczyć. Którą rękę? Na suchy prawo, prawo. No to co, czy to by, gdzie może, nie wiem, ktoś, Sebastianie. Sebastian, to, co tu trzeba tych może odcisnąć rękę. Po prostu mamy też tutaj. Mamy wody od razu. Właśnie trzeba uważać na rękawy. Sebastian jeszcze nie odcisnął. Zakazać rękę troszkę. Chyba, że później nam pan na rękę zostawi. Ale mamy tutaj sesję. Co? Agata jeszcze? Nie. No, nie. Wyżej niż lewica. Dobrze, ja sobie przejdę do zasłania. Tak. No bardzo proszę, tak żebyśmy. Ale to jest przymierzyć. Bo ja mam bardzo dużą rękę jednak. Za mało. O, bo jak tak zrobię, to nie zmieści się. No trochę. O rany. Nie, da się. Jak tam jest z palcami? Ale na 5 rośnie. Proszę się nie sugerować. Ja nie przygotowałeś drugiej jakiej. Palce razy. Tylko raz zadziała. I mocno. O, tak. Z całej siły, tak? Tak, bardzo mocno. Ja jeszcze środek. Bardzo dobrze. I tak już zostanie. Już chyba będzie dobrze. Tak. Tak. Wspaniale. To jak w kościele. A teraz tą wodą pokropić. Tak tam wszystko jest. Wsiadamy ją do zamrażarki, będzie do drinku. Do drinku. A genialnie to. Poprosimy teraz wodę. Bardzo prosimy. Może pan profesor w środku jako między damami. Mediów chciałoby osobno zadawać pytanie. Mi się wydaje, że to będzie zbyt męczące. Może wspólnie po prostu pan profesor by był łaskaw troszeczkę tutaj nam odpowiedzieć. To nie ma właściwie co opowiadać dużo. Pamiętam, że jak my tu pierwszy raz przyszli, przyprowadził nas
chyba pan Grzyb się nazywał. Prawda, był dyrektor. On nie chciał nam dać tej tablicy, no ale jakoś później uspokoił. Co to można dużo odpowiadać? Ja się zastanawiam, by to było 60 lat temu. A może, no, 60 to no, nikt z was nie był na tym świecie. Krysia była bardzo mała. No myśmy byli. Ja też no ty byłeś małą dziewczyną. Ale Krzysiu, to jest prawda, że tam węgiel normalnie był tutaj wszędzie? I musieliśmy oczyścić sami tą piwnicę, wywieźć węgiel. Tu był taki jałk węglowy właśnie, ale masę tego było. W całej tej piwnicy to musieliśmy, to trwało chyba z miesiąc. No ale byliśmy bardzo szczęśliwi, bo trwało bardzo długo, w ogóle nam przyznano, nie chciano nam przyznać, bo nie wiadomo było, co tu by się działo, prawda, także to wtedy jeszcze połowa 50 lat, no. A co jest tam teraz? No, sala to ma koncertowa teraz. Tylko wejście było z innej strony. Wejście było, tak. Potem było przez... No, po 60 latach to się już zaczyna zapominać. Ale, Krzysiu, czy to prawda, że koncerty jazzowe też się od początku tam odbywały? No w ogóle nas przepędzali, tutaj policja się pokazywała, milicja. Pałowali nas coś dwa razy też, pamiętam, tak. No różne rzeczy się działy. Ale Janka się uczyła do koncertu jazzowego. No to później. Nie. Ale była szalona jakaś taka atmosfera, prawda? No to Krzysiu jeszcze wtedy nie. Komendanta 50 musiałem się sprowadzić do Bo to w ogóle było 56. No ja pamiętam, że byłem przerażony, bo się przeprowadzono tutaj i to była kupa. Znaczy nawet to nie był węgiel, to był miał taki węglowy, resztki jakiegoś węgla. Co ty już tak to? Takie piwniczne. Ciasto. A w postaci człowiek z węgla? Pierwsze jakieś dwa tygodnie czy miesiąc byśmy się zajmowali właśnie tym. Ja bym zacząłem udawać, że to z szybkiem, że nie mogę. To udawało mi się trochę tam umylować, ale był taki entuzjazm, bo to było pierwszy raz coś takiego. Młodzi ludzie, nie wiadomo jakich poglądów. No właśnie. To było niestety wiadome, to było wiadome. Ale no udało się. Udało się, bo właśnie to jesteśmy tutaj. Tyle osób, które się przewinęły, no tysiące, setki tysięcy prawdopodobnie ludzi w tym. Dlaczego to jest tego? Bo od lat nie ma klimatyzacji. Znaczy otoczą to. Tak, to zostało tradycja. Nie ma klimatyzacji. Tak, tak, tradycja. Ktoś 62 lata temu nie pomyślał. Jesteśmy wdzięczni, może pan Bogdan też powie dwa słowa. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, że zechciał pan tę dłoń swoją tutaj odcisnąć, zawiśnie obok pana Andrzeja Wajdy. No i my w tej sytuacji mamy już taką swoją alejkę malutką, piwniczną i mam nadzieję, że tych dłoni będzie
przybywać. Jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję w imieniu wszystkich artystów piwnicznych, że zechciał pan być. Po tylu latach, prawda, bo był taki czas, że mi się wydawało, że ja już nie mogę tutaj, zajmowałem się wyższych lotów muzyką. No to jakiś... Ale my się też staramy. Nie, no, ale to była głupota. Zdawało mi się, że ja mam... powinienem się zajmować czymś innym. Jednak całe szczęście, że miałem taki też swoje tutaj 2 czy 3 lata. Ale Krzysiu, nigdy żony nie przyprowadziłeś tutaj. Elżbieta jest tutaj po raz pierwszy. Pani Elżbieta. Brawo! Powiedzieć, ale naprawdę. Ale Elżbietka ja byłam... wtedy miała 10 lat czy 11. No, to może 9. Pora. Może Krzysiu na kabaret po prostu. No to jak mogłem? Zapraszamy. Dziękuję bardzo, z wielką radością. Poza tym bar zawsze działa. Bardzo proszę. Czekamy na państwa. Bardzo chętnie. Wielokrotnie chciałam przyjść, nie mieliśmy czasu, ale cieszę się, bo to dzięki panu Witkowi dzisiaj to się wydarzyło. I muszę powiedzieć, że ja jestem wzruszona. Naturalnie jestem wzruszona, że jest Krysia razem z nami. Brawo. 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 Cieszymy się właśnie, że w takim towarzystwie i tutaj po tylu latach są takie kultowe miejsca w kraju, do których się wraca i myślę, że ta krakowa piwnica pod nami jest naprawdę czymś szczególnym. Dla nas wszystkich krakowian. Ja się czuję krakowianką, ja się tu urodziłam i cieszę się, że mogę być z państwem raz. Dziękuję bardzo pani. Dziękujemy. Zaprosimy na taki maleńki winko do sąsiedni, czyli jest lepsze powietrze, bo tutaj... Tak. Atmosfera tego... Zapraszamy do studia. Mam na myśli. Nic nie ma. 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 Nic nie ma